Dzień dobry, witamy wszystkich serdecznie na konferencji prasowej dotyczącej tomaszewskiego budżetu obywatelskiego. Dzisiaj już oficjalnie przedstawimy wyniki głosowania. Bardzo się cieszymy, że wszystko sprawnie udało się przeprowadzić, ale o szczegółach będzie dzisiaj mówiła pani Ania Przybyłkowicz, pracownica Biura Partnerstwa i Rozwoju, i oczywiście wyniki przedstawi pan prezydent Marcin Witko, któremu na początek oddam głos. Dzień dobry Państwu. Dziękuję za przybycie na dzisiejszą konferencję prasową. Będziemy mówili o naszym tomaszowskim budżecie obywatelskim. Tak jak wspominaliśmy, na razie milion dla mieszkańców. Myślę, że zanim przedstawimy wyniki, oczywiście pani Ania powie, jak to od tej strony takiej formalnej przebiegało, ile głosów zostało oddanych, jak się przedstawiał wiek głosujących tomaszowian, jaką formę wybierali, elektroniczną czy raczej papierową. Ale tak na początku już chcę bardzo mocno podkreślić, że gdyby właśnie nie Biuro Partnerstwa i Rozwoju, czyli pani Ania Przybyłkowicz i pan Kuba Olczyk obecni na tej sali, to na pewno dużo trudniej byłoby doprowadzić do tego zamierzonego celu, który już za chwileczkę Państwu przedstawimy. Mam nadzieję, że za pośrednictwem Państwa mieszkańcy będą mogli obejrzeć i zapoznać się z wynikami głosowania w pierwszym tomaszowskim budżecie obywatelskim. Oddaję głos pani Ani. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, tak mi będzie wygodniej. W imieniu prezydenta miasta, jak i całego zespołu, który czuwał nad przebiegiem konsultacji społecznych w ramach tomaszewskiego budżetu obywatelskiego, jest mi niezmiernie miło przedstawić Państwu te właśnie liczbowe fakty dotyczące ostatniego etapu, jakże ważnego dla mieszkańców miasta, czyli głosowania. Głosowanie, jak Państwo doskonale wiecie, odbywało się od 15 do 30 września 2015 roku. Uprawnionymi do głosowania byli mieszkańcy pełnoletni. Sami mieszkańcy wskazali nam tą dolną granicę osób, które mogły głosować na zgłoszone projekty obywatelskie. Dla ułatwienia poparcia zgłoszonych projektów uruchomiliśmy dwie formy przekazywania głosów, formę papierową, jak i formę elektroniczną. Karty do głosowania można było oddawać w punktach do głosowania, dwóch stałych, jak i sześciu lokalnych, wyznaczonych w różnych rejonach zamieszkania. W ramach formy elektronicznej uruchomiono aplikację internetową, dzięki czemu mieszkańcy mogli w bardzo prosty sposób popierać projekt. I teraz projekty w liczbach. 31 zadań publicznych z tych wszystkich 48 zgłoszonych uznano za pozytywne, z czego 16 projektów oznaczono jako ogólnomiejskie, 15 projektów lokalnych. I tak wygląda podział projektów lokalnych na rejony zamieszkania. W pierwszym rejonie zamieszkania zgłoszono 5 pozytywnych projektów. Drugi rejon zamieszkania miał 2 zaakceptowane projekty. I tutaj te projekty zarekomendowano bez konieczności głosowania, dlatego też, ponieważ ich łączna wartość nie przekroczyła 150 tysięcy złotych, czyli tej kwoty, która została wyznaczona na rejony zamieszkania. W trzecim rejonie było 5 projektów, na które można było głosować, w czwartym 3 projekty. Łączna liczba osób, która oddała głosy, to 6729 mieszkańców miasta, z czego 4096 to kobiety, 2627 mężczyzn oraz 6 przypadków nierozpoznanych ze względu na błędny PESEL. Ogółem oddano 6803 karty, z czego 229 uznano za nieważne. W
wersji papierowej złożono 2685 kart, natomiast w wersji elektronicznej 4118. Uznano również karty nieważne i interaktywne, ponieważ zdarzało się, że mieszkańcy głosowali podwójnie, czyli i w wersji papierowej, i w wersji elektronicznej. Takich mieszkańców było właśnie 63. Tutaj poznacie Państwo podział oddanych głosów. Łącznie oddano tych głosów 11 907, z czego 11 460 głosów uznano za ważne, 447 niestety to były głosy nieważne. 6257 głosów oddano na projekty ogólnomiejskie, natomiast 5203 głosy na projekty lokalne. I kolejna równoważnia wskazuje nam na podział głosów ze względu na rodzaj, na formę głosowania, przepraszam. 7145 głosów interaktywnych i 4315 głosów papierowych. Dlaczego głosy nieważne? Przede wszystkim mieszkańcy często nieczytelnie wypełniali rubryki dotyczące danych osobowych, czasami w ogóle ich nie wypełniali, były podawane błędne PESEL-e lub ich brak. Nie podpisywano oświadczeń, gdzie automatycznie niestety nie mogliśmy przetwarzać takich danych osobowych. Osoba głosująca nie była mieszkańcem miasta Tomaszowa Mazowieckiego. Zaznaczono zbyt wiele projektów ogólnomiejskich lub lokalnych, a przecież zasady wskazywały na oddanie tylko jednego głosu na projekt ogólnomiejski i tylko jednego głosu na projekt lokalny. Osoba głosująca miała mniej niż 18 lat. Nie zaznaczono w kilku przypadkach w ogóle projektów, na które popierano. No i niestety to podwójne głosowanie, które już wcześniej wskazałam, w 63 przypadkach. Bardzo dziękuję. Panie Prezydencie, chyba czas na wyniki. Dziękuję Pani Aniu. Zanim przedstawię wyniki, to jeszcze raz chciałbym serdecznie podziękować pracownikom, ale również wszystkim członkom komisji, która przy naszym pierwszym tomaszowskim budżecie obywatelskim pracowała. Bez ich pomocy, bez ich wsparcia trudno byłoby po pierwsze ustanowić regulamin, po drugie no właśnie te wszystkie chociażby informacje, dlaczego padały głosy nieważne, no wynikały z zapisów regulaminu, zresztą zapisów regulaminu, który był konsultowany bardzo szeroko społecznie. Mieszkańcy wypowiadali się o formule budżetu obywatelskiego w sądzie, którą prowadziliśmy, w ankiecie, którą prowadziliśmy na naszych stronach, więc jak najbardziej proces pierwszego tomaszowskiego budżetu obywatelskiego był obywatelski. Tutaj nie mamy co do tego wątpliwości, ale szczególne i największe podziękowania należy skierować i chciałbym skierować je w stronę mieszkańców, którzy zaskoczyli nas bardzo pozytywnie. Blisko 7 tysięcy Tomaszowian oddało głos w pierwszym budżecie obywatelskim. Jak porównywaliśmy sobie z miastami, które również po raz pierwszy wprowadzały budżet obywatelski, to proporcje dla nas są bardzo mile zaskakujące i bardzo się z tego cieszymy. I oczywiście prosimy mieszkańców o to, żeby już w kolejnych budżetach jeszcze bardziej się angażowali, jeszcze chętniej oddawali głos i tym samym współdecydowali o tym, co się wokół nich dzieje. I teraz przystępujemy do zaprezentowania Państwu wyników. Projekty ogólnomiejskie, pierwsze miejsce, 1570 głosów. No i chyba to nie jest zaskoczeniem, ta kampania prowadzona właśnie na Niebrowskim osiedlu była bardzo widoczna i to właśnie projekt Parku Niebrowskiego, przestrzeń publiczna kształtowana z udziałem mieszkańców, uzyskał największą liczbę głosów i będzie realizowany, to jest wstępna koncepcja. Wszystkie środki, które zostały w projekcie złożone jako oczekiwane, będą przeznaczone na ten cel. Oczywiście nie będzie to realizacja
całości. Poproszę może, powrócimy i wskaźnik. Mamy gdzieś wskaźnik? Tak jak już jesteśmy, oj, bardzo dziękuję. Poproszę o właśnie, o tutaj, o to miejsce. I to jest ten element, który jest zawarty jako pierwszy w tym projekcie, czyli mamy tutaj skatepark na tym boisku betonowym i miasteczko ruchu drogowego. Mam nadzieję, że ten park Niebrowski będzie się rozrastał. I drugie miejsce, proszę Państwa, a było naprawdę mnóstwo projektów ogólnomiejskich, wartościowych, które no, szukały swoich no, osób, które oddadzą na nie głosy i szukały poparcia. 1045 głosów, także różnica nie jest taka duża. I mamy Snowpark Baśniowa. I to był projekt, który opiewał na 400 tysięcy złotych. Nie udało się oczywiście tych pieniędzy zabezpieczyć. Zabezpieczyliśmy tylko, to znaczy zostało z poprzedniego projektu 113 860 złotych. Wystąpiliśmy w związku z tym do wnioskodawców, czy wyrażają wolę, aby ten projekt realizować w etapach. Mamy taką zgodę, w związku z tym możemy Państwu zaprojektować, że również ten projekt będzie realizowany. Ja powiem pokrótce, czego on dotyczy. Snowpark Baśniowa, dlatego że jest w okolicach tej słynnej Baśniowej, teraz tam jest przedszkole, to są górki. Zostaje dość dużo śniegu z szlifowania toru łyżwiarskiego w czasie sezonu zimowego, który można by było świetnie wykorzystać na szkółkę narciarską dla małych dzieciaków, czy szkółkę snowboardową. I mieszkańcy taką potrzebę widzieli, taką potrzebę zauważyli i przekonali do tego, żeby taki projekt zrealizować. Ponad tysiąc osób mieszkających w Tomaszowie Mazowieckim. I myślę, że to jest też bardzo wartościowy projekt. Zresztą wszystkie projekty były wartościowe. Niemniej jednak na te dwa są pieniądze. Na ten pierwszy w całości kwota zaproponowana, na ten drugi niestety mniejszej, ale będziemy, jeżeli to faktycznie będzie super projekt, to myślę, że pieniądze w budżecie znajdą się, żeby ten projekt dokończyć, sfinalizować. I proszę Państwa, przedstawiam wyniki w głosowaniu na projekty lokalne. Pierwszy rejon za mieszkania, 766 głosów. I to jest przebudowa placu zabaw w przedszkolu numer 12. Kwota tego projektu to jest 36 140 zł. Tak jak Państwo widzicie, te kwoty w projektach lokalnych są niższe. I drugie miejsce, 684 głosy. Plac zabaw z elementami siłowni na powietrzu, Piaskowa, 949 złotych i 50 groszy. Taka była wstępna wycena, natomiast kwota do wykorzystania to jest 113 860 złotych i ten projekt również uzyskał zgodę wnioskodawców. I drugi rejon zamieszkania, tak jak już wspominaliśmy, były tylko dwa projekty, one mieściły się w kwocie, w związku z tym nie były poddane pod głosowanie. Trzeci rejon, mamy pierwsze miejsce, 532 głosy, to jest siłownia zewnętrzna na terenie gimnazjum numer 6 w Tomaszowie Mazowieckim, projekt na kwotę 48 500 zł. I drugie miejsce, 464 głosy na projekt Plac Zabaw Maluszek w samorządowym żłobku numer 1 przy ulicy Strzeleckiej 12, 150 wartość projektu, natomiast kwota do wykorzystania, która pozostała, to jest 101 500 zł. Czwarty rejon zamieszkania, pierwsze miejsce, 501 głosów. Osiedlowy park rozrywki w wypoczynku Sobieskim. Myślę, że mieszkańcy tamtych okolic się bardzo, bardzo ucieszą. 51 500 zł. I drugie miejsce, 360 głosów. Budowa miejsc parkingowych dla mieszkańców bloku przy ulicy Polnej. Widać, mieszkańcy też się zaangażowali, sprężyli i
wygłosowali sobie realizację tego projektu, nie w tej kwocie, którą wnioskowali, o którą wnioskowali 150 tysięcy złotych, w kwocie mniejszej 98 500, to jest kwota do wykorzystania. Tak jak wspomniałem wcześniej, zespół konsultacyjny, któremu dziękowałem i bez którego pomocy niemożliwe byłyby zwieńczenie tych prac nad budżetem obywatelskim, niemożliwe byłoby zwieńczenie prac, ale również prace poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta, bo przy konsultacjach pomagał nam Wydział Inwestycji, także i wiele innych wydziałów, Wydział Kultury, także serdecznie za Państwa pośrednictwem wszystkim za pomoc i wkład pracy dziękuję. Wszystkie szczegółowe informacje możemy uzyskać na stronie Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego, także serdecznie tam Państwa zapraszamy, mieszkańców. To był pierwszy budżet obywatelski, ale zanim podziękuję za uwagę, to jeszcze na koniec konferencji, no przed zadawaniem pytań, bo oczywiście możemy jesteśmy przygotowani, żeby na Państwa pytania odpowiadać, to jeszcze chciałbym za pośrednictwem Państwa zwrócić się z gorącym apelem i prośbą do mieszkańców Tomaszowa Mazowieckiego. Za naszymi plecami, właściwie za plecami Pani Ani, jest nasz baner, na którym jest taka młoda para jeżdżących osób na rowerach. Rowery to jest element, który wpisuje się w nasze miasto coraz mocniej. I choć sezon rowerowy już praktycznie za nami, bo robi się na dworze coraz zimniej, wczoraj padał śnieg, ale my dzisiaj już chcemy przygotować się do tego przyszłego sezonu rowerowego. Nie będę zdradzał niespodzianek dla mieszkańców, które przygotowujemy pod kątem, powiedziałbym, rekreacji rowerowych, ale chciałbym się zwrócić do mieszkańców z apelem o to, by wskazali nam miejsca, w których uważają, że za mało jest miejsc parkingowych dla rowerów, czyli tak zwanych stojaków rowerowych. Dochodziły do nas sygnały, że są miejsca w Tomaszowie Mazowieckim, są miejsca w okolicach, gdzie tych stojaków na rowery brakuje. Ten czas zimowy, ten czas tej przerwy w rekreacji rowerowej chcielibyśmy wykorzystać na to, żeby uzupełniać te miejsca, dlatego bardzo proszę, żeby takie informacje o braku stojaków rowerowych kierować za pośrednictwem Wydziału Kultury do Prezydenta Miasta i będziemy starali się na te sygnały realizować. A teraz pytania, ja później adres mailowy podam, na który będzie można te informacje o lokalizacjach ewentualnych stojaków wysyłać. Czy są pytania? Jaka kwota, na jakich zasadach, czy to znaczy, za wcześnie jeszcze na wnioski, bo zobaczymy, jak będą wyglądały realizacje. Na pewno nie będziemy chcieli zmniejszyć kwoty. Zobaczymy, jak ten pierwszy rok już wykonawczy zakończy się pod kątem realizacji inwestycji. No, czy zdamy egzamin z tego budżetu obywatelskiego i tak jak wspomniałem, będziemy chcieli stopniowo zwiększać kwoty do budżetu obywatelskiego. Także w przyszłym roku jeszcze będzie ta sama kwota, no bo to w przyszłym roku będzie realizacja tego budżetu, o którym mieszkańcy zadecydowali w tym roku. A już kolejny budżet. Mam nadzieję, że to zaangażowanie mieszkańców będzie coraz większe i będziemy po prostu sukcesywnie zobowiązani zwiększać tą kwotę. Czy jeszcze jakieś pytania? W takim razie dziękujemy Państwu bardzo za obecność.